Towarzysze, więc prezentuję wam dzisiaj fragment z Gazety Wyborczej. Zrobię to w dwóch częściach, gdyż niestety Michnik nie pozwala korzystać z internetowego wydania Wyborczej za darmo. Więc jak widzicie, mamy sobie tutaj artykuł w Gazecie Wyborczej, dodatek Katowice z poniedziałku 1 lipca 2019, czyli jest to dzisiejsze wydanie. No i mamy tutaj proces narodowców od urodzin Hitlera. Fascynuje mnie Trzecia Rzesza i mam do tego prawo. Więc autorem artykułu jest Marcin Pietraszewski. Więc mamy tutaj właśnie tutaj artykuł o tych słynnych urodzinach Hitlera, gdzie tam, no, gdzie tort był przykryty wafelkami Prince Polo, z których to zrobiono w swastykę. No i po co ja wam to pokazuję? No dobrze, jak widzicie tutaj, chcesz czytać więcej? Nie, nie chcę czytać więcej, bo będę musiał za to zapłacić. Nie będę płacił za Gazetę Wyborczą. Więc na szczęście w telefonie mogę sobie to obejrzeć za darmo, więc dalsza część tego będzie... Więc to jest mniej więcej właśnie, są zrzuty z ekranu, gdzie jest dalsza część tego artykułu. Więc jeszcze raz, mamy tutaj ten artykuł, tak się zaczyna, tego, tamtego. Nic ciekawego tam się nie dzieje, aż do momentu, który tutaj wam chcę zaprezentować, czyli Mateusz S., ten główny oskarżony, przekonywał sąd, że impreza z okazji urodzin Hitlera miała charakter prywatny, co podkreślano w rozsyłanych zaproszeniach. Wszystko odbywało się w głębi lasu, aby nikt niepowołany się tam nie pojawił, mówił lider DIN i złożył w sądzie zawiadomienie na człowieka znanego w mediach społecznościowych jako Towarzysz Michał, który dla odmiany zorganizował urodziny Stalina. Ciekawe, czy on też zostanie zatrzymany, o świcie pytał. Dobrze, więc to jest to, czym temat właśnie artykułu, temat tego filmu, że tutaj zostało złożone doniesienie na prokuraturę dla towarzysza Michała, czyli na mnie, o czym poinformowała Gazeta Wyborcza. No i cóż, no ja chcę powiedzieć, że film był nagrywany we Francji. No i we Francji, która została wyzwolona właśnie w 1944 roku w wyniku tutaj działań koalicji antyhitlerowskiej, no to relacje Stalina i de Gaulle'a były przyjazne, jak widzicie tutaj na tym zdjęciu. Tutaj po prawej ten tutaj pan, to jest prezydent, no przywódca Francji, de Gaulle, tutaj mamy towarzysza Stalina, tutaj mamy gazetę L'Humanité, Dimanche, Stalin, l'homme que nous aimons le plus. Więc tutaj Stalin, człowiek, którego najbardziej kochamy, więc takie normalnie gazety wychodziły we Francji. Tutaj inna gazeta, wcale nie komunistyczna, gazeta Le Patriot. La terrible nouvelle de la mort de Staline emplit le cœur d'une peine immense. Czyli mamy tutaj straszna nowina o śmierci Stalina, wypełnia nasze serca wielkim bólem. No więc pokazuję wam tutaj takie, no tutaj mamy jeszcze Deuil pour tout le peuple, czyli żałoba dla wszystkich narodów z powodu śmierci wielkiego Stalina. Więc chciałbym tutaj powiedzieć, że tam, gdzie mieszkałem wcześniej, w Paryżu, na Barbesie, niedaleko Barbesu, jest plac Stalingrad. Plac ten istnieje do dzisiaj. No i oczywiście, no, w pierwszym rządzie francuskim po obaleniu Petena, no to byli komuniści. Maurice Thorez był ministrem do spraw społecznych. To właśnie cały ten socjal francuski to jest zasługa komunistycznego ministra Maurice'a Thoreza, przewodniczącego francuskiej partii komunistycznej. Jednym słowem, no tutaj nikt nie ma we Francji żadnych pretensji do towarzysza Stalina. Można sobie tutaj świętować urodziny Stalina dzięki Stalinowi. To warto podkreślić, no dzięki Stalinowi Francja była niepodległa, gdyż istniała kwestia okupacji Francji, tak jak Niemiec, no w końcu. Rząd Petena do ostatniej chwili wspierał Hitlera.
No i można było ukarać Francję tak jak ukarano Niemcy poprzez po prostu długotrwałą okupację i w ogóle no do tego nie doszło między innymi ze względu na to, że Stalin nie chciałby anglosasi zbyt za bardzo urośli w siłę. Jako taką przeciwwagę dla Amerykanów i Brytyjczyków, no to wspierał de Gaulle'a. Francuzi o tym wiedzą, Francuzi o tym pamiętają. No a ponieważ no, prawo ma charakter terytorialny, no to no, akt wykonywany na terytorium Francji, no oczywiście świętując urodziny towarzysza Stalina we Francji, nie łamie francuskiego prawa. No ale ponieważ no może się okazać, że Gazeta Wyborcza zainteresuje się sprawą zainteresują się inni psychopaci, którzy zaczną tutaj się interesować towarzyszem Michałem. Ludzie różni mogą węszyć, więc no jeśli ja tutaj w ciągu iluś tam miesięcy, no prawie dwóch lat, ponad dwóch lat mojej działalności youtuberskiej solidaryzowałem się właściwie ze wszystkimi ludźmi lewicy represjonowanymi w Polsce, solidaryzowałem się z KPP wielokrotnie, solidaryzowałem się z Mateuszem Piskorskim, solidaryzowałem się z władzą rad, solidaryzowałem się jeszcze z innymi, tutaj już nie będę wszystkich wymieniał, nie tylko z komunistami. No może kiedyś nastąpią takie chwile, kiedy będzie trzeba się solidaryzować z towarzyszem Michałem, dlatego już dzisiaj możecie wznieść hasło łapy precz od towarzysza Michała, no ale oczywiście spokojnie towarzysze, nic się takiego nie dzieje, no póki co towarzysz Michał nie łamie żadnego prawa. Towarzysz Michał to uczciwy obywatel, który ciężko we Francji pracuje, płaci podatki, więc głowa do góry. Pozdrowienia, towarzysze.